Doskonala duszę i daje jej cząstkę Boga, Zbawiciela. Czyni ją świętą, ponieważ posiada Boga. Posłuchaj, mówi Pan Jezus, to jest akt Twojego pełnego poddania się mi. Kiedy ja przychodzę do Ciebie w Komunii Świętej. To, w jakim stopniu zawładnę Tobą, zależy od stopnia Twojego oddania się mnie. Panie, zabierz wszystko, co światowe. Zabierz wszystkie niepotrzebne myśli, niech one się tylko wtapiają w Ciebie. Weź mój rozum, który by patrzył tylko na Ciebie i o Tobie myślał, o Tobie rozważał. Panie, pragnę Ciebie. Kocham Ciebie na te wszystko, mój mistrzu. Świadom swojej ogromnej słabości, małości, nicości, jednak wiem, że Ty jesteś wszystkim. W przedziwny sposób prowadzisz każdego człowieka i mnie. Chcę jak najwięcej otrzymać dla siebie i dla innych, których mi tu dałeś. Panie, Ty nas uświęcaj. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostyi. Witaj, Jezu, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Bo ja, Bóg Twój, oddaję się Tobie w Twoje posiadanie. Czyż nie przychodzę do Twojej duszy, aby w niej mieszkać? Czyż nie umniejszam się do postaci małego chleba, abyś mogła mnie przyjąć, Panie? Wiem. Wiem, jak Ty się uniżasz przede mną. Jeszcze pozostajesz bezbronny w tym kawałku białego chleba. Bóg oddaje się mnie jako święta hostia, którą możesz uczcić, ukochać, ale i również sprofanować.
Panie, niczym nie zasłużyłem, by być kapłanem. To wszystko Ty czyniłeś. Tyś formował. Tyś szczekł. Aby mnie zwykłe nic z polskiej wsi powołać swoje przeszczenie. Boże, chcę Cię tylko uczcić i ukochać. Nie dozwól, abym nigdy Cię nie profanował. Ty się mi oddajesz całkowicie bezbronny we mnie i oczekujesz, że ja pozostanę całkowicie bezbronnym i zależnym od Ciebie. Panie, gdzie pójdę? W moim przypadku, kiedy mnie wszyscy zostawili, zostajesz tylko Ty, nadzieja wielka. Jeśli tylko, Panie, pozwalasz, chcę się Tobą dzielić, dawać innym, abyś był uwielbiony. Panie, Ty prosisz mnie, miej do mnie pełne zaufanie. Nie pozostawiaj sobie uciec. Nie pozostawiaj sobie nic, kiedy ja przychodzę. To jest moment, w którym ja okazuję Ci największą miłość do Ciebie i moment, w którym oczekuję od Ciebie największej miłości. I Jezu, kocham Cię. Jezu, jestem Twój. Jezu. Jezu, kocham Cię. Jezu, jestem Twój. Jezu, we mnie żyj. Królu mój. Jezu, kocham Cię. Jezu, jestem Twój. Jezu, we mnie żyj. Panie mój, padam na kolana przed Tobą. I miłuję Cię całą duszą, bo to ja biorę sobie Ciebie, dziecko, w posiadanie. Otwórz się całkowicie na moją łaskę, bo nie mam granic moje miłosierdzie. W tej chwili, kiedy Ty otwierasz się na mnie, duszo moja. Panie, żyj we mnie. Tak słaby jestem. Tak zapatrzony w siebie. O Jezu, cóż Ci się spodobało we mnie? Cóż Ci, Panie, w nas spodobało? Bóg Ojciec, widząc takie zjednoczenie ze swoim Synem w człowieku, choćby nie chciał wysłuchać Jego próśb, ze względu na Syna czyni to. Ojcze, oddal ten oścień.
Ojcze, pomóż mojej mamie, aby była zdrowa. Błagam Cię za Pana Jarka, uzdrów mu tą rękę. Ty wszystko możesz. Polecam wszystkich najbliższych tu obecnych, za których się martwicie, siedzi o wiarę, o kochanie Boga. Ty, Panie, wszystko możesz. Błogosławiony mówi, wy posiadając Jezusa, poprzez waszą ofiarę łączcie się z Nim i stajecie się najwięcej pożądanymi przeze mnie duszami. Duszami przepełnionymi miłością. Chciałbym, choćbym nie chciał błogosławić duszy, choćbym nie chciał wysyłać jej próśb, czynię to przez wzgląd na mojego Syna, którego w tej duszy rozpoznaję. Ojcze, powołuję się na Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Pomóż mnie i tym, dla których Cię błagam. Mówisz wyraźnie w orędziach, że w takiej sytuacji nie możesz niczego odmówić. Ojcze, wierzę Twojemu słowu.